Hello. Nazywam się Paulina Ciesik. Jestem animatorem 3D w game devie od 4,5 roku. Ostatnia wydana gra, nad którą pracowałam, to Ghost Runner 2. To jeszcze tu? Nie. Dalton opowiadał o high levelu. Pracujemy razem w one more levelu. Ja was zabiorę na lowest level, bo opowiem wam, jak zbudować wygodny pipeline pracy. Dla animatora. Najważniejsza umiejętność animatora to jest obserwacja. Pracujemy na referencjach, chcemy oddać rzeczywistość albo przedstawić stylizowane postaci w wiarygodny sposób. Dlatego uważam, że animując w game devie musimy grać w gry komputerowe. Po to, żeby wiedzieć, o czym mówimy, co robimy. I dlaczego? To jest daleko. Żeby wiedzieć, co musimy dostarczyć. Jeżeli potrzebujemy zanimować postać, potrzebujemy dla niej zrobić idle, potrzebujemy dla niej zrobić obroty w lewo, w prawo, 90 stopni, 180 stopni, łok do przodu, na boki, do tyłu. I robi się tego bardzo dużo. Są małe animacje, jest ich dużo. Musimy wiedzieć, co potrzebujemy dostarczyć, żeby móc przeanalizować rozwiązania w innych grach. Pracując nad Ghost Runnerem, miałam trzy postaci, które poruszały się na bardzo dużą odległość na mapie. Każda działała w zupełnie inny sposób. Pierwsza postać to był boss Ahriman. On miał bardzo szybkie dasze. Żeby unikać ciosów Ghost Runnera, żeby podejść nas z niespodziewanej strony i zaatakować. I jego set animacji do tego systemu to było przejście z alertu do dasza, potem cztery animacje daszy kierunkowych, z lekkim pochyleniem sylwetki i jedno wyjście z dasza do alertu. I to jest sześć animacji. Druga postać to jest Cyber Priest. To jest postać, która poruszała się w taki sposób, że łapała grappling hooki rozmieszczone na planszy i przeciągała się w różne miejsca. On chciał od nas uciekać. Potrzebował do tego pięciu animacji startu. W przód, w lewo, w prawo, w tył przez lewe ramię, w tył przez prawe ramię, żeby AI mógł znaleźć najbliższy grappling hook i się go złapać, żeby mógł polecieć. Potem była jedna animacja lotu i pięć animacji lądowania po to, że ląduje i zostaje w tej pozycji, obraca się w lewo, w prawo, w tył przez lewe ramię, w tył przez prawe ramię, bo musiał się zwrócić do gracza, żeby móc dalej z nim walczyć. I to jest 11 animacji. Trzecia postać to jest Boss Dismantler, który doskakiwał do nas, żeby wykonać atak melee i odskakiwał na drugi koniec planszy, żeby się podhealować. I tu były potrzebne tylko cztery animacje. Skok do przodu, skok w lewo, skok w prawo, skok do tyłu. Plus notify w Unrealu, żeby było wiadomo, kiedy jest root motion, kiedy postać może przelecieć 40 metrów. Musimy rozumieć medium, jakim jest gra. Mieć świadomość, że postać będzie widziana z wielu stron. Nie jak w filmie, gdzie widzimy postać z jednej strony, i planować to już na etapie nagrywania mock-upu. Zainspirować się. Im więcej gramy w gry, tym więcej poznajemy fajnych rozwiązań, widzimy coś ciekawego, myślimy sobie, o, to jest coś, co chcę do mojego projektu, co będzie pasować, możemy to umiejętnie kraść. Koniecznie gramy w grę, którą robimy. Bo tylko wtedy wykryjemy wszystkie błędy, czego brakuje, co byśmy chcieli dodać. Dowiemy się, że jeżeli walczymy w mele z przeciwnikiem i on podjedzie plecami pod ścianę, to nagle AI głupieje i on nie wie, co ma zrobić, bo nie może iść w przód. Potrzebujemy dodać animację od skoku w lewo, w prawo. Pie, pie, pie. Serio, gramy w swoje gry. Zespół. Gry robimy często, najczęściej w zespołach. Najpierw są designerzy, to są DPS-y. Oni się świetnie bawią, imprezują, grają po pracy, chodzą na piwo, mają świetne pomysły i te pomysły mają swoje zalety i mają swoje wady. Bo może do was przyjść designer i powiedzieć, słuchaj, ten przeciwnik mele, ja bym chciał, żeby on miał animację strzelania z pistoletu. I musimy to rozkminić, że potrzebujemy animację... Potrzebujemy animację wyjęcia skądś broni, wycelowania, wystrzelenia, przeładowania tej broni i schowania. Ktoś to potem musi zaimplementować, możemy od razu to powiedzieć i będzie wiadomo, czy jest na to budżet, czas, miejsce i czy możemy to zrealizować. Z designerami też można spełnić swoje marzenia.
Podczas pracy nad Ghost Runnerem miałam taką sytuację, że był jeden boss Avatar, który był bardzo duży. I biegliśmy po mapie, było dużo parkouru, natomiast nie mogli zdecydować w innych gdzieś tam działach, jaki on ma duży być. Czasem był większy, czasem był mniejszy, czasem miał kilkanaście metrów. Ktoś rzucił, ale by było fajnie, jakbyśmy mogli na niego wejść. I kompletnie mnie zainfekowała ta idea i stwierdziłam, że ja chcę to zrealizować. Poszłam do designera, gameplay environment designera, który zajmował się tym bossem, tym levelem i powiedziałam, ja chcę to zrobić, on mówi, ja też chcę to zrobić. I potem dzięki współpracy, paru dodatkowym czynnościom, paru dodatkowym pozom udało nam się zrealizować to i to był wielki sukces, jestem bardzo z tego dumna i zadowolona. Programistów musimy oswoić. To są supporty, to są anioły, które wszystko nam wpinają i trzymają ten silnik w ryzach. Że już... Co? Już nie, teraz ja wpinam. Fajnie jest mieć z nimi dobry kontakt, bo mogą was bardzo dużo nauczyć z silnika. Dzięki temu będziecie bardziej niezależni, będziecie bardziej wpływowi. Jak wam coś raz pokażą, zapamiętacie, zanotujecie, nagracie, potem możecie to sami zrobić, nie musicie do nich iść, bo oni mają 150 tasków, nie mają do was czasu, mimo że są waszym najlepszym kolegą. Art. Art i narrative są tanki. Oni robią masywną robotę, dobrze jest być z nimi blisko, dobrze jest z nimi często gadać. Oni dają wam postaci, asety, scenariusze, na których pracujecie i można się z nimi potem umówić. Jest taka sytuacja, że animuję cutscenę, w której postać trzyma szklankę, ale szklanka jest w pipeline, w produkcji za 3 miesiące. I ja się umawiam z moim aseciarzem. Ten grey box, to są proporcje mojej szklanki. I potem on mówi tak, bo się lubimy. I za 3 miesiące nie muszę wracać do tej cutsceny, zmieniać ustawienia palców, edytować wszystkiego, bo on się trzyma proporcji grey boxa. Producenci. To jest ten jeden tank, którego boi się cała przeciwna drużyna i cała wasza drużyna. Ale niesłusznie, bo producenci to są wytrychy i mogą wam bardzo pomóc. Miałam taką sytuację, że nadzorowałam produkcję hubu, gdzie rozmawiamy z NPC-ami w Ghost Runnerze i nagle się okazało, że brakuje mi masy asetów. Poszłam do producenta i on powiedział, słuchaj, zrób mi na to taski. Ja zrobiłam na to taski z opisami, ze screenami, potem włożyłam te wszystkie taski do Excela z opisami, ze screenami, z linkami do tasków. Na podstawie tego Excela producent porozmawiał z art dyrektorem, ustalił priorytety, co jest najważniejsze, co musimy mieć, czy facet, który trzyma cygaro, potrzebuje to cygaro w tej ręce na premierę. I potem producent pomógł mi egzekwować realizację tych tasków w innych działach. Udało nam się zrobić 100% tego. No też był porządek i dlatego, że miałam mojego producenta. Jak bardzo byśmy się nie lubili, nigdy nie robimy nic na poproszenie. Zawsze chcemy dostać task albo maila. Może się zdarzyć tak, że mijając się na korytarzu z designerem, on powie, słuchaj, weź mi zrób na szybko taką animację bloku. A ja mu mówię, zrób mi na to task, napisz mi o tym w mailu, na Slacku, żebym miała do przypomnienia i wtedy mam blachę na dupę, bo potem przyjdzie do mnie producent, potem przyjdzie do mnie lead i zapyta się, kto ci to zlecił, ile czasu ci to zajęło, tego nie było w roadmapie i będę miała problemy. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, idziecie od razu do leada, szybko i mu mówicie. Nie trzymamy żadnych tajemnic. Swojego leada, albo swojego art dyrektora, albo kogoś, kto jest nad tobą, kto jest decyzyjny. Ja mówię jak taki mały kurczak, mały animator, który jest na samym... Jestem na samym początku łańcucha pokarmowego. Idę gdzieś tam wyżej. Otwieram drzwi do Mori, siedzi mój lead, mówię, nie wiem czegoś. Prowadzimy własną dokumentację. Mam swój zeszyt, w którym notuję wszystko. Feedback, jaki dostaję. Taski, jakie dostaję. Spotkania, na których byłam.
łącznie z datami, z godzinami i z osobami, które tam były i jakie tematy poruszaliśmy. Bo zdarzyło mi się, że przyszedł do mnie producent i mówi: co ty robisz za animację? Tego w ogóle nie było w ustaleniach. Otwieram mój zeszyt, mówię mu 13 maja o 16 z Tymkiem, Romkiem i Atomkiem na spotkaniu ustaliliśmy, że to realizujemy. A on mówi: okej, idę do Tymka, Romka i Atomka. Nagrywam też ludzi w mojej firmie, pracuję z home office i mówię: cześć, powiedz mi coś tam ten, nagrywam cię. Pip. I mam wszystko nagrane. Ciebie też. Dopiero teraz mówisz? Zanim zaczniemy animować, jak się dowiedziałam, że w GoStrunnerze jest motor, chciałam zrobić Akira Slide, wiecie, to takie hamowanie motorem. I ktoś mi zwrócił uwagę, że nie wiadomo, czy będziemy mieć model całego ciała postaci głównego bohatera. Dlatego musicie wiedzieć, jaką robicie grę. To jest FPP, to jest TPP. Realistyczna, stylizowana, jest szybka, czy jest wolna. Ustalić założenia. Czytamy dokumentację, czytamy scenariusze, oglądamy koncept arty. Prosimy design, żeby nas wpuścili na swoje spotkanie, żebyśmy mogli zobaczyć, co tam już ulepili. Żebyśmy wiedzieli, co mamy przygotować. Dalej. Prosimy o wideorewki. To jest zawsze fajna rzecz, bo wtedy rozmawiamy o konkrecie, a nie o każdej osoby wyobrażeniu. I mamy przykład. Można swoje rewki też pokazywać, innym mówić: słuchaj, do tego projektu myślę, że taka czy inna animacja byłaby fajna. To jest ona. Ktoś mówi: nie. Excel. Robimy Excel z listą animacji. To jest moja podstawa, pierwsza rzecz, którą robię, jak faktycznie już zaczynam pracować. Jak wygląda Excel? To jest dokument, który robicie wy. Jest do wglądu dla wszystkich, ale do edycji tylko dla was, bo przyjdą i wam tam wpiszą jakieś rzeczy i wam zrobią chaos. To jest przykładowy Excel, bardzo biały, przepraszam. Miałam w domu mniejszy monitor. Okej. Taki Excel składa się z czytelnej nazwy, bo będziecie mieć może tych Exceli więcej, chcecie szybko znaleźć dokument, o który wam chodzi, więc go nazywacie ładnie tytuł gry i co tam jest. Listy animacji, które macie wykonać, czyli jak już wiecie, jaki jest design, dostajecie postać do zaanimowania, widzieliście koncept art, przeczytaliście scenariusz, musicie wiedzieć, jakie animacje są i po kolei sobie tutaj wpisujecie, czego wam potrzeba. Krótkie nazwy, czytelne, proste, potem powiem, czemu krótkie. Dalej, opis, bo chcecie wywiedzieć, co jest w tej animacji. Jeżeli udostępniacie komuś ten Excel, chcecie, żeby oni też wiedzieli, co jest w jakiej animacji. Może się zdarzyć, że macie animację stab, slash, punch i jeszcze 5 innych. I tutaj możecie napisać, czym one się różnią, że potem każdy łatwo ogarnął, co to jest za animacja. Punch 07. Informacje o jednostkach. Musicie już na tym etapie wiedzieć, jaka duża jest mapa. Czy wasza postać może sobie iść, czy musi sobie biec, żeby się przemieścić z miejsca na miejsce. I tu wpisujecie jednostki. To będzie bardzo ważne później, przy następnym etapie. Żebyście wiedzieli, czy potrzebny wam jog i run, czy może tylko jeden. Długości animacji. Ja mam w klatkach, ludzie, którzy liczą życie klatkami, będą mieli w klatkach, ale dla uproszczenia, dla reszty innych działów możecie też mieć w sekundach i ich dziesiątych sekund. To jest szacunkowe, to się będzie zmieniać. Informacje o rucie. Czy w animacjach się porusza rut? W której sekundzie się zaczyna ruszać, w której się zatrzymuje, może się nie rusza. Tutaj i dodatkowe inne informacje techniczne, które chcielibyście zawrzeć. Fajnie jest mieć tą kolumnę. Kolumna progresu. A co rozumiesz jako root w animacji? Przy animacji, jak jest postać, ma root, to jest element... ścisła wiedza. To jest... Punkt odniesienia. Tak, to jest daddy postaci i jeżeli chcesz, żeby i animujemy go, kiedy postać się rusza, ale są też animacje bez ruta, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Zazwyczaj jest ten rut. Tak,
Okej, okay, czyli rozumiem, że chodzi o root motion, czyli sytuację, w której animacja steruje poruszaniem się fizycznym, tak, a nie dokłada się na poruszanie z kodu. Tak. Bardzo. I te informacje są potrzebne. Dla programisty, który to wpina, albo dla mnie, która to wpinam przez ciebie. I tych postaci możecie sobie wstawić bardzo dużo do jednego Excela. Wtedy będziecie mieć wszystko w jednym miejscu, będzie porządek. To jeszcze mam pytanie? Tak. Czemu jest tudu czerwone i tudu szare? Tudu czerwone to jest to, co muszę zrobić, a tudu szare to jest to, co wiem, że będę musiała zrobić, ale jeszcze nikomu o tym nie mówię. To jest to na pewno... Bo to jest czysta, to jest świeży początek. Co? Edytować? Pozwolić? Nawet temu producentowi nie mówisz. Nie no, każdy widzi, kto tu wejdzie. Tylko to jest tak, oni mówią, ta postać na pewno nie będzie potrzebowała odskakiwania w bok. Ja wiem, że będzie potrzebowała odskakiwania, bo gram w gry. Przygotowanie do sesji motion capture. Bardzo fajne rzeczy o tym usłyszałam na jakimś ostatnim wykładzie w Elevenach. I trzeci ukradłam. Musimy tutaj już znać te jednostki. Czy postać ma chodzić, czyli 250 jednostek podczas jednego loopa walku się porusza. Czy ma biegać, czyli 400. Może ma sprintować 600, bo będziemy to nagrywać i potem nie chcemy robić sprintu z jogu, bo będzie to wyglądało źle i szanujmy nasze sesje i nie wiem, kasę. Potrzebujemy zabrać parę rzeczy, naszą listę Exceli, żeby móc pokazać aktorowi, jakie animacje chcemy nagrać, żeby niczego nie przegapić, niczego nie zapomnieć. To już wszystko rozpracowaliśmy, szkoda by było to zmarnować. Referencyjne wideo, żeby aktor mógł wiedzieć, jak się porusza postać, jak sobie ją wyobrażamy, co chcemy uzyskać. Koncept, opis postaci, żeby znowu zobaczył, jaką postać gra, czy jest to duża postać, mała, czy jest smutna, wesoła, jaki ma oddać charakter, bo to jest aktor i on się musi przygotować, żeby móc zagrać to. I jeżeli mamy taką możliwość, możemy pokazać mu kawałek gameplayu. Ale myślę, że zazwyczaj pewnie nie, jakieś NDA-ki i takie rzeczy. Życie, nie. Animowanie. Kiedy wreszcie zaczynamy animować. Przygotowujemy sobie plik animacyjny. Pozdrawiam toksyczną. Tak, mam pytanie. Dużo opisywałaś tutaj właśnie procesu przed wejściem do animacji, do faktycznego animacji. Ile tak, na przykład ta animacja idle, ile roboczo godzin zajmuje, zanim w ogóle zaczniesz animować coś? Dwie. Serio? Czyli ten Excel, te wszystkie gadanie na Jira taski, 2 godziny. Excel 2 godziny. No to zależy, wiesz, masz deadline'y, musisz się przygotowywać do nich. Excel to jest coś, na co bardzo warto znaleźć czas, bo to jest wielka pomoc dla ciebie i dla innych. Potem jak nie pamiętasz tych wszystkich animacji, masz 7 postaci po 70 animacji, wchodzisz sobie do Excela, mówię, okej, zrobię jump. I to zależy, tak naprawdę teraz pierwszy raz robię grę, od wczesnej fazy koncepcyjnej, gdzie rozgryzają, zaczynają wymyślać i tak dalej. Trochę czasu było na to. Myślę, że za każdym razem inaczej. Zależy od firmy, od procesu. Okej, okay, ale to nie jest miesiąc roboty tylko. Inne działy muszą najpierw ogarnąć, co chcą robić, żebyś ty wiedział, co im dać. Bo jakby przyszli do ciebie i powiedzieli, zrób mi grę. Tak. I pytasz, FPP, TPP, stylizowana, realistyczna, wolna, szybka. I dopiero jak to wiesz, robisz Excel, to, no to po prostu są preprodukcja, koncepty, scenariusze. To zajmuje swój czas. Ty wtedy poliszujesz tego ghostrunnera, żeby wyszedł. nie, to... Przygotowujemy... Tak? Pytania. Jasne. Nie, pewnie. To jest bardzo krótka prezentacja. Możemy wcisnąć pytanie teraz. Halo,
Cześć, mam do ciebie dwa pytania w sumie. Jedno high levelowe, drugie low levelowe. Zacznę bottom up, zacznę od tego low levelowego. Jak synchronizujesz tego Excela, jak u was to działa, synchronizacja tego Excela z Jira? Bo ja bym sobie na przykład wyobrażał, że wszystkie te animacje będą jako taski w Jirze, a ty pokazujesz Excela. No i jeśli też tak u was jest, to czy to się nie rozjeżdża? Excel jest mój. Jiry dostaje osobno, Jiry robi producent, robi lead, ja nie jestem leadem i dostaję od nich. Lead robi też Jiry trochę na podstawie mojego Excela, jeżeli to ja rozpisywałam postać. Czasami mój lead rozpisuje postać. A czyli ewentualna integracja, to jego trzeba pytać. Dobrze. Drugie pytanie. Dostaję na przykład taki task. Przygotuj animację postaci. I to są wszystkie 70 animacji postaci. Ja miesiąc później robię gotowe. Do QA. Do QA. I nie używasz subtasków, epików, jakichś milestone'ów? Nie. Żadnych giraków. Nie. Bardzo dużo story pointów może być taki task. No dobra, takie drugie pytanie high levelowe jeszcze, bo akcentujesz to, że trzeba grać w gry i ja się z tym zgadzam, ale z drugiej strony mam wrażenie i chciałbym usłyszeć twoją opinię na ten temat, że strasznie dużo jako przemysł ostatnio odgrzewamy kotletów, to znaczy wszyscy patrzą na to, jak inni coś zrobili i się zastanawiam, czy czasem może właśnie powinniśmy mniej grać albo zapomnieć, tak na chwilę zawiesić naszą wiedzę i spróbować zrobić coś zupełnie, wiesz, od nowa, zupełnie inaczej, nie tak jak to robią inni. Mm-hmm. Czy masz tego typu przemyślenia? Jak się do tego odnosisz? Czy uważasz, że jednak nie, właśnie koniecznie trzeba grać w podobne, na przykład w podobne gry do tej, którą teraz robisz? Niekoniecznie w podobne gry. Po prostu grać w gry. Żeby, to jest jak ze smakiem, żeby wiedzieć, co nam smakuje, co nam nie smakuje. Mieć jakieś pomysły, żeby wiedzieć, że możemy połączyć jakieś składniki, tak samo jak z chodzeniem do teatru. Ja chodzę mało do teatru, więc jak widzę plakat, to nie wiem, czy mi się spodoba, ale na przykład oglądam więcej filmów, czy gram więcej w gry, widzę trailer, widzę teaser i wiem lepiej, czy mi się spodoba. I tylko dlatego, że do tego teatru nie chodzę aż tak bardzo często. I wydaje mi się, że z grami jest tak samo. Jeżeli ktoś w ogóle nie gra, to może włożyć wszystkie gry do jednego worka. A tu też chodzi o doświadczenie, o wyłapanie jakichś fajnych niuansów, jakichś fajnych mechanik i żeby po prostu wiedzieć też, co się dzieje na rynku. Może chcemy zrobić zupełnie inną grę, ale musimy wiedzieć, jakie są. To, czy masz takich na przykład współpracowników, którzy faktycznie nie grali w gry? Nie, ja z nimi nie pracuję. Zmieniam wtedy firmę. Okej. Wreszcie animujemy. Przygotowujemy sobie plik animacyjny. Dostajemy model postaci. Dodajemy, rigujemy ją może. Może zostajemy zrigowaną. Zależy. Wsadzamy jej extensiony. Będę mówiła trochę na podstawie motion buildera i motion capture bardziej niż maj i ręcznego animowania. Wstawiamy jej broń, żebyśmy wiedzieli, czy ta broń na przykład mesh się nie przechodzi z częściami ciała. I przygotowujemy sobie ładnie ten cały plik. Wrzucamy mockup na tą postać i oglądamy, jak wygląda mockup na tej postaci, bo na każdej postaci będzie wyglądał trochę inaczej i może pewne rzeczy będą wyglądać fajnie na naszym modelu, kiedy na czystym szkielecie nie widzimy tego. Nie, jeszcze nie, sorry. Kroimy i sklejamy take'i. Może się zdarzyć tak, że w jednym kawałku motion capture jest świetne zamachnięcie, a w drugim jest dobry cios. Kroimy, sklejamy, montujemy sobie po środku. Czyścimy przeskoki, czyścimy gimbale, czyścimy to przechodzenie meszy przez siebie. Jest fajny myk, jeżeli animujesz walkę mieczem, dobrze jest sobie przyczepić boks do samego końca tego miecza i włączyć ścieżkę widoczną. Wtedy widzimy, czy animacja się porusza po ładnym łuku przy nadgarstku i na końcu broni. To jest widoczne potem w gameplayu, to się czuje. No, już? Okej. Okay.
Jednostki odległości. Chcemy, żeby postać szła na 250, na 400. Wtedy na przykład, jeżeli chcemy 250 w przód, w lewo, w bok i w tył, wszystkie robimy 250. Żeby to potem w silniku ładnie działało, żeby nie przeskakiwało, żeby lupy się ładnie blendowały. I to jest ten moment. Dostosowujemy timing i dynamikę. Jeżeli mamy grę realistyczną, będzie troszkę mniej roboty. Jeśli mamy grę stylizowaną, będzie dużo więcej roboty. I jest taki fajny trik. Jeżeli macie bardzo mało czasu, macie 15-klatkową animację zrobić, trzymacie długo pozę, szybkie przejście i trzymacie długo drugą pozę. To jest coś, co osoba grająca jest w stanie zaobserwować. Wygląda dynamicznie i fajnie. Animujemy ród. Jeżeli postać idzie, ród się musi poruszać po ścieżce za biodrami. Może być tak, że jedne animacje muszą się zacząć w punkcie 0,0, na przykład wyskok, ale lądowanie ma się skończyć w punkcie 0,0. Więc przesuwamy całą animację tak, żeby to wszystko działało tak, jak mamy założenia z implementacją. I dodajemy pozy blendowej, żeby ostatnia klatka pierwszej animacji z pierwszą klatką drugiej animacji ładnie się razem skleiło, żeby ta poza była identyczna, żeby nie było przeskoków w silniku. Wrzucamy animację do silnika. Może implementujemy. Może mamy programistę do tego. Informujemy ulubionego programistę, że wrzuciliśmy do silnika, niezależnie od tego, czy to on wpina, czy to my wpinamy, bo potem tam trzeba jeszcze w bechach pogrzebać. I nie warto jest trzymać dla siebie informacji, że wrzuciliśmy animację do silnika, bo nikt nie będzie wiedział potem, że ma z nią coś zrobić. Chyba, że mu pchniemy taska. Prosimy zespół o granie i feedback na bardzo wczesnym etapie, żeby się dowiedzieć, czy to jest ten kierunek, czy jest wszystko fajnie. O feedbacku powiem zaraz więcej. I potem poliszujemy animację. Feedback. Animator musi być elastyczny, bo animacja służy gameplayowi. Animator. Animator właśnie pokazał swoje animacje i czeka. Może się okaże, że to jest to. Może się okaże, że to nie jest to. Co nam daje wczesny feedback? Dowiadujemy się, czy idziemy w dobrym kierunku, czy art dyrektorowi się to podoba, czy lidowi się to podoba, czy designerom się to podoba, czy innym animatorom się podoba, czy to jest ok. Pomagamy zbudować wspólną wizję między działami, ale też między animatorami, bo może się okazać, że mamy trochę inny styl i animacje jednej postaci są inne niż animacje drugiej postaci. To jest fajnie na początku już wyłapać i wtedy można to bardziej uspójnić. Dostajemy konstruktywny feedback. Ktoś powie, że są przyprosty w kolanie czy w łokciu. Ktoś powie, że jakiś inny zamach lepiej by zadziałał w tej animacji. Ktoś inny powie, że słuchaj, mam taką fajną pozę, którą dobrze by było wstawić w tym miejscu i to jest fajne, bo zyskujemy na tym. Dostajemy niekonstruktywny feedback. Widzimy swoje animacje oczami innych, z nowej perspektywy, możemy nabrać dystansu, ktoś powie, o kurczę, to mi się kojarzy z czymś, albo to jest bardzo fajne i wtedy nas utwierdzi, że fajną robotę zrobiliśmy, albo powie, dziwnie tutaj się coś dzieje, wtedy tak patrzysz i mówisz, no, faktycznie. I wrzucając animację do silnika na wczesnym etapie, widzimy, czy implementacja się sprawdza. Może się okazać, że możemy sprawdzić timing, możemy sprawdzić blendowanie, możemy sprawdzić prędkość reakcji w implementacji. Może się okazać, że te małe animacje, które myśleliśmy, że będą wyglądać fajnie w naszym programie, w którym animujemy, w silniku wyglądają z jakiegoś powodu słabo. Możemy od razu to naprawić. Dowiadujemy się, czego brakuje, dowiadujemy się tego szybko. Ślizgające się stopy można zawsze poprawić później, ale 2 tygodni spędzonych na nikomu niepotrzebną animację nie odzyskacie. Gdzie warto utrzymać porządek? To jest the lowest. Ok, to jest ten lowest level. W swoich plikach na komputerze. Ja mam taki system, że lubię mieć folder z grą, nad którą pracuję, w nim foldery z postaciami, nie nazwane, i w tych folderach trzymam animacje do postaci.
Lubię sobie zostawić folder clean mockup, gdzie mam czysty mockup, animacje do postaci, nad którym pracował inny animator przede mną. Nigdy nie edytuję tych plików. Robię sobie kopię do folderu wyżej i tam je edytuję, a tutaj mam zapas, nie muszę tego w kółko pobierać, jak se zepsuję. Warto zachować starsze wersje, bo pliki się psują albo pójdziemy nie w tym kierunku i zawsze łatwo jest wrócić do... Mamy. To jest moje. Crashuje mi się Motion Builder i mam te zapasy. Mam backupy, mam poprzednie wersje. Oprócz tego może się zdarzyć, że pójdę nie w tym kierunku i się okaże, że to nie jest to. Muszę wrócić do wersji sprzed 2 dni, otwieram sobie stary plik i już wiem, co mam robić. Po feedbacku, czy sama dojdę do takiego wniosku. W silniku growym. Ustalacie sobie to ze swoim zespołem, swoim programistą. Fajnie jest podzielić sobie... To jest system Dalton. To jest fejkowy system, ja to spaintowałam w pęcie, ale mniej więcej tak to wygląda. Dzielimy sobie elementy na foldery, żeby mieć porządek, żeby nie scrollować przez 300 pozycji animacji, blend space'ów, montaży i offsetów, tylko mamy to ładnie poukładane. W nazwach plików animacji, które wrzucamy do silnika, bo chcemy uniknąć tego. Dodaj na początku nazwy każdej animacji. Jest jakiś tekst wtórny, który nic nam nie wnosi. Nazwy są długie, przechodzą na wiele linijek, potem chowają się pod spodem, musimy na każdą najeżdżać myszą, żeby się dowiedzieć, czy to jest obrót w lewo, czy to jest obrót w prawo. Lewo czy w prawo? Znam kierunki. Chcemy mieć inaczej to nazwane. To jest system, w jakim teraz pracuję. Mamy krótką nazwę postaci, bardzo skrótową, 1-2 literki. To jest ważne z tego powodu, że jeżeli macie wiele postaci na jednym szkielecie, to będziecie mieć wiele animacji walk F i będzie wam trudno zgadnąć, którą w tej chwili chcecie dostać, będzie trzeba je szukać. Tutaj mamy, to jest Enemy Knife, fikcyjna postać z tej prezentacji. Potem mamy numer wersji. Bo jak to bywa, gra to jest brainstorm, trochę sobie testujemy, pójdziemy w tym kierunku, możemy łatwo, szybko wrócić do poprzedniej wersji. I krótka, czytelna nazwa z Excela, który sobie przygotowaliśmy wcześniej. Robimy opisy do commitów kontroli wersji. Jak będziecie wrzucać do silnika, dużo i bardzo szybko stracicie rachubę, co wrzuciliście. Fajnie jest dla siebie to napisać. Ostatnio się zdarzyło, że przyszedł lead QA'ów i zapytał, co to znaczy Polish Knife Enemy. A ja wiem, że to chodziło o stopy, mu się ślizgały, więc poprawiłam. To jest fikcyjna postać z tej prezentacji, Knife Enemy. Więc wiecie bardziej, co się dzieje, szybciej jesteście w stanie odpowiedzieć. Na Jirze trzymamy porządek. Piszemy czytelne tytuły, mamy listę tasków, chcemy w tej liście szybko znaleźć to, nad czym chcemy pracować. Dajemy tagi, którego działu to dotyczy. Dajemy opisy tasków, na przykład. Kiedy wejdziesz na mapę 13, pójdziesz pod starą wierzbę i 8 razy machniesz baseballem, broń wyskakuje ci z dłoni. I z czymś takim programista albo QA może już pracować. Wie, jak wywołać błąd, na który zrobiliśmy mu taska. Dodajemy zdjęcia, dodajemy nagrania, wszystko, co jest potrzebne, żeby to jak najszybciej, jak najzgrabniej zrealizować. I jak to będzie trwało długo, my też zapomnimy, co tam było, więc warto to wzbogacać na początku. A co jak nic nie wychodzi? Animowanie to jest praca artystyczna i kreatywna i trzeba sobie robić od niej przerwy regularnie. Trzeba pójść się zainspirować, trzeba odpocząć, nabrać dystansu. Ja lubię mieć kilka tasków naraz i w ciągu dnia sobie między nimi przeskakiwać, bo zobaczę coś i wyda mi się fajne, potem odskoczę, wrócę i się okaże, że to jest straszny klops. I będę wiedziała, nad czym mam pracować i co mam naprawić i co mi się nie podoba. I wszyscy mają zdjęcia. Dziękuję za prelekcję. Do koniec. Pytania! Pytania! Nie mam pytań. Nie mam pytań. Ktoś inny ma pytanie. Mój znak zodiaku to byk. Aż tak bym był.
Są pytania? Widzisz, jaką zrobiłam dobrą? Super. Tak, właściwie chciałem zapytać w momencie, w którym przygotowujesz animację. Tak. Jak dużo właściwie z tego dałoby się zautomatyzować? Nie wiem. Ja działam w tym systemie, w którym działam i nie zastanawiam się, jakby to można było robić inaczej. Pracuję dosyć szybko. Pracowałam w trzech firmach. W pierwszej, w której pracowałam, miałam z tydzień na locomotion set, czyli chody w czterech kierunkach. W drugiej firmie, w której pracowałam, miałam 3 dni na locomotion set. Teraz jestem w stanie w trakcie 3 godzin zrobić locomotion set, pracując na mockupie. Więc nie wiem, nie chcę mi się tego odkrywać jakoś i działam na tym, co jest. Jest dość wygodne. 3 godziny to 2 godziny to Excel, nie? 3 godziny to 2 godziny to Excel, nie zapominają. Nie, wtedy jeden na spacer, żeby się zdystansować od animacji. Czyli z animatora stajesz się chodzącą animacją. Tak. Bardziej mówią mi o to, że w trakcie prezentacji wymieniałaś to jako listę rzeczy, które musisz zrobić, jako checkboxy. Tak. I wydawało się, hej, dlaczego by tego nie zautomatyzować? Będzie fajnie. Chodzi ci o przygotowanie, o sam proces przygotowania do animowania? Tak. Mówiłaś o czyszczeniu mockupów, o tym, żeby nie było przeprostów. Okej, to już jest zautomatyzowane. Mamy w Motion Builderze opcję Butterworth, która wygładza telepiący się mockup. Mamy opcję kontakty, żeby dłonie i stopy i palce nie przechodziły przez podłogę, z tego korzystam. Mamy, nie wiem, jest dużo opcji i to całkiem sprawnie szybko idzie. Myślę, że szybciej jest ciężko. Myślę, że też znaczenie ma system, na jakim jest robiony mock. Bo może być system, który jest im słabszy system, tym gorsze dane, tym więcej czasu spędzamy na czyszczenie, nie wiem, stóp albo czegoś. Tak. Wydaje mi się, że na przykład, jak nie wiem, jak jest Vicon, tak, no najpierw mi się wydaje, że animacje już mają taki poziom, że bardziej się animator zastanawia, że kurczę, dobra, mam bazę, to teraz dobra, to co chcemy zrobić fajniej? Myślimy o tym, jaka jest idea, jaka jest koncepcja, a nie na tym, że kurde, tutaj kolano mi nie działa, no, ile można. Ale to jest tak. To jest ta część, myślę, też jak mówiłam, z automatyzacją, no, ale to jest już budżet. A budżet niestety na te rzeczy, to są drogie rzeczy. My mamy swój set do nagrywania motion capture w firmie. I czasami są super animacje, czasami są fajne. A sam ten palec jakiś lata tam coś. Była taka animacja w Ghostrunnerze, gdzie postać Zoe siedzi i grzebie przy robocie i jej tak noga lata. Ja myślałam, to naprawdę to był lub 300 klatek, czy 700 klatek, nie pamiętam, wtedy dużo animowałam i tylko po prostu już po klatce musiałam wyczyścić, bo żadne narzędzie nie dawało rady z tym. Nie, trzeba po klatce jednak. Tylko puntery, tam nic nie działa. No i ja się chciałam zapytać, jak się dostać do animacji Animation Healer, czy jest jeszcze jakiś tajny sposób, o którym nie wiem? Ja nie byłam na żadnym kursie. Pojechałam na PGA z moim mężem i poszłam na rekrutację jako motion designer. Siakiobą miałam Adobe, After Effects i tak dalej. I poszłam do Elevenów, do których bardzo chciałam się dostać. Pisaj do mnie ostatnio. Zajęło mi te 4,5 roku. Bardzo chciałam się do nich dostać i pogadałam z babką. Ona mówi, wiesz co, my teraz nie szukamy motion designera. Ja mówię, ale pani tu siedzi, ja tu siedzę, może sobie pogadamy, ja poćwiczę rekrutację. Ona mówi, okej. Ja się porekrutowałam i wyszło fatalnie. Ja tam podziękowałam, poszłam, wróciłam do niej za pół godziny, mówię, przepraszam. Ja mogłam jeszcze raz? No dobra. Dawaj. I drugi raz się rekrutowałam i już poszło ok, ale ona mówi, mimo wszystko nie szukamy. Gdybyś była 3D animatorem, to zawsze znajdziesz pracę. Zawsze są potrzebni 3D animatorzy. Więc. No, ostatnio były te straszne zwolnienia. Ja nie wiem, co się dzieje. Trzymam się teraz mojego taborecika w mojej kochanej firmie. Uf. I potem co? Najpierw pracowałam w firmie jednej i po godzinach robiłam sobie animację, uczyłam się, wróciliśmy z tego PGA z mężem i mówię, Kuba, instaluj mi Maję, będę się uczyła animować. Zainstalował mi Maję i się zaczęłam uczyć. Najpierw pracowałam w firmie i po godzinach animowałam,
Potem, ponieważ miałam jakąś tam kasę odłożoną, zrezygnowałam z pracy i animowałam 12 godzin dziennie, żeby się nauczyć. A potem złożyłam 80 podań o pracę i tydzień przed moimi 30 urodzinami dostałam się. Dostałam się do jednej firmy. Pracowałam tam, bardzo dużo się tam nauczyłam. Jest mój lead. Jest moja pani lead. Ale wiedziałam, że to nie jest kierunek, w którym chcę iść, że chciałabym spróbować pracy w innej firmie i przez cały czas mojej pracy tam kończyłam pracę i pracowałam nad portfolio i CV, żeby rozwijać się i żeby też poszukać nowych możliwości. I po półtora roku dostałam się do innej firmy, tam byłam przez pół roku. Po prostu puszowanie, trzeba puszować, trzeba animować ile się tylko da. Ja, tak jak mówię, całe miesiące, łącznie z weekendami, 12 godzin dziennie animowałam i składałam wszystkie podania świata i tak się dostałam. Które miałam szczęścia pewnie. Krzycz, krzycz, nie bój się. Są we mnie dominki. To dobrze. A, czy mogę być podać przykład niekonstruktywnego feedbacku? Ja myślałem, że on będzie tak skakał inaczej, czy coś. Albo nie tak sobie to wyobrażałem. I mówisz wtedy, mieliśmy etap, kiedy prosiłam o refki, kiedy przychodziłam na spotkania i nie dostałam tego kontentu, więc zrobiłam po swojemu. To jest cała masa. Zazwyczaj jak coś wrzucasz, każdy ma opinię. Raz popełniłam błąd, wrzuciłam za dużo opcji, wrzuciłam 13 opcji pozy dla jednego bossa na główny kanał i wszyscy zaczęli pisać, Slack pękł, monitor mi pękł i w ogóle. Każdy ma opinię zawsze i trzeba się nauczyć z czasem wyważyć, które są pomocne, które nie. Trzeba zbierać i słuchać, bo to jest zawsze dobry content, ale nie wszystkie się przydają. Okolicujesz jakoś feedback, zapisujesz się gdzieś? Wszystko zapisuję. Nagrywam. Mam folder ze screenami. Masz jakiś system zapisywania tego feedbacku? Kto, co, kiedy? Ja mam swojego leada, więc wszystko przez mojego leada kieruję. Pokazuję na przykład moje lead, że mam taką i taką propozycję, ona mówi, wrzuć to na główny, zobaczymy, co się ludziom podoba. Bo jesteśmy zespołem i robimy razem. Ja wrzucam tam, feedback. I potem tak wybieram coś, moja lead też czyta ten feedback i potem sobie rozmawiamy. Ale ten Dalton głupi, co on tam napisał? Ale pałka z niego. I wybieramy to, co faktycznie rację, mają więcej racji niż my, robimy tak. Animacja służy gameplayowi, jeżeli mają rację, to robimy tak, jak mówią. A jak nie, to mówimy pewnie. Bardzo dobry feedback. Zgadzam się. Ja mam mikrofon, jest jeszcze jedno pytanie. Mówiłaś o miejscu, gdzie warto trzymać porządek. A gdzie nie warto trzymać porządku? Ja jestem teraz z bolem, jeśli o to chodzi. Ja mam wszędzie porządek. Mam screeny wszystkiego i nagrania wszystkiego. To w tych miejscach trzymając porządek, chodzi o to, że wszystko jest okej i mamy sobie swój bałagan, wszystko jest fajnie, a potem przychodzi crunch, mały crunch, malutki i nagle robi się taki bałagan, że, a potem jest majówka i potem się próbujesz odkopać i jest jakaś tragedia, więc dobrze jest od samego początku jakiś taki porządek utrzymać. Gdzie nie warto? Gdzie chcesz. To jeszcze drugie pytanie. Robisz animację w zewnętrznym czymś, jakimś programie, potem wrzucasz do silnika, patrzysz, coś się nie spina, okej. Okay. Ale to jest jakaś drobna rzecz, potrzebujesz małego tweaku. Czy jednak wolisz wyjąć to wszystko, zrobić u siebie tą animację od nowa, czy tam tweakować w jakiś sposób, czy jednak jak włożysz to do silnika, to już wiesz, że tam jest jakieś tam narzędzie, tweakujmy na miejscu, żeby było prościej, szybciej, czy cokolwiek. Różnie. Komputery, rzecz zero-jedynkowa, zazwyczaj to jest czyjś błąd, albo mój, albo silnika, albo programista. Jeżeli schrzaniłam root nie jest w złym miejscu, czyli ta rzecz, która trzyma całą postać i nią porusza, to jest mój błąd, muszę wrócić do mojego programu i to poprawić. Albo mamy na przykład grę FPP i kamera w moim programie, w którym animuję, jest trochę inna i mi się nie podoba w silniku, jak wygląda coś,
wracam do motion buildera. Ale jeżeli na przykład jest animacja, która jest za szybka, to mogę sobie ją rozstryczować, bo pracuję w Unrealu i tam jest rate odtwarzania, co go rozciągam. Także zależy, to trochę zależy od sytuacji. Jak jest mój błąd, to muszę go naprawić u siebie. A jak mogę sobie coś przyspieszyć przez silnik, to tam to robię. Natomiast w tym projekcie, co teraz robimy, 5 różnych osób pozmieniało ten rajd w różnych miejscach w silniku i ja nagle patrzę, wszystko się ślizga. Nie. Już to naprawiam. A potem proszę na majówkę. Nawet nie musiałam mówić please be gentle.